Dziękuję Ci, Ojcze, żeś tak wspaniały jest. Ty dajesz nam słońce, Ty zsyłasz także deszcz. Ty dałeś nam swe słowo, poznaję je na nowo. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś tak wspaniały jest. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś tak wspaniały jest. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś Syna swego dał, że przyszedł tu na ziemię, na krzyżu za mnie zmarł. W nim grzechów odpuszczenie, w nim mogę mieć zbawienie. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś Syna swego dał. Dziękuję Ci, Ojcze, żeś Syna swego dał. Cześć dzieciaki! Na dzisiejszą szkółkę niedzielną zapraszam Was do mojej kuchni. Ale zanim wyjaśnię Wam dlaczego, posłuchajcie pewnej historii. Któregoś razu, kiedy Pan Jezus wraz ze swoimi uczniami wchodził do pewnej wioski, wyszło mu naprzeciw 10 trędowatych. Trąd to była choroba, która była nieuleczalna. Osoby chore na tą chorobę miały ciało całe pokryte okropnymi wrzodami, które bardzo, bardzo bolały, które niszczyły ich ciało. Niestety choroba ta była bardzo zaraźliwa, dlatego nie mogli oni mieszkać ze swoimi bliskimi, ale byli zamykani w wioskach, gdzie przebywali jedynie chorzy ludzie. Bardzo często byli skazani na to, że już nigdy w życiu nie zobaczą swoich bliskich. Dlatego tych 10 chorych ludzi bardzo, bardzo chciało być znów zdrowymi i wrócić do swojej rodziny. Dlatego przybiegli do Pana Jezusa i wołali: Jezusie, zmiłuj się nad nami. Pan Jezus powiedział do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A kiedy szli, w drodze zostali uzdrowieni. Ale wiecie co? Kiedy zobaczyli, że są zdrowi, zaczęli się cieszyć, skakać z radości. Ale wiecie co? Tylko jeden z tych 10 trędowatych postanowił wrócić z powrotem do Pana Jezusa. Padł przed Nim na kolana i wołał: dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Ale wtedy Pan Jezus zapytał: a gdzie jest pozostałych 9? Czy nie 10 zostało uzdrowionych? Kochani, a czego uczy nas historia o 10 trędowatych? Uczy nas wdzięczności. Uczy nas tego, żebyśmy zawsze pamiętali, aby podziękować Panu Bogu. A za co możemy dziękować Panu Bogu? Wiecie, mi przychodzi do głowy, że możemy Mu podziękować za dom. Myślę, że Pan Bóg ucieszy się też, jeśli podziękujemy Mu za zdrowie. Macie jeszcze jakiś pomysł? Myślę, że możemy Mu podziękować za... rodzinę, czyli za mamę, tatę, wasze rodzeństwo, babcie, dziadków, wujków i ciocie i za wszystkich tych, którzy są wam bliscy. Myślę, że dobrym pomysłem będzie podziękować też Panu Bogu za ręce, za zdrowe ręce, które od Niego otrzymaliście, za ręce, które mogą zrobić bardzo wiele dobrych i pożytecznych rzeczy. Świetnym pomysłem jest też, żeby podziękować Panu Bogu za kolegów i koleżanki oczywiście.
Świetnie jest mieć przyjaciół, kolegów, znajomych. Wtedy nie czujemy się samotni. Mamy z kim się bawić, z kim się uczyć, z kim spędzać swój wolny czas. Dlatego dziękujmy Panu Bogu za naszych kolegów. Myślę, że możemy Panu Bogu podziękować też za ubrania. Dobrze jest mu dziękować za to, że każdego dnia mamy co ubrać i że nie musimy się martwić o to, że będzie nam w zimie zimno albo w lecie gorąco. W końcu powinniśmy dziękować Panu Bogu za jedzenie. O tym bardzo często zapominamy. Wielu ludzi dzisiaj nie dziękuje Panu Bogu za jedzenie. Wielu ludzi myśli, że jedzenie jest ich własną zasługą. Ale czy tak jest na pewno? Kochani, dziękczynne święto żniw jest właśnie tym dniem, kiedy chcemy w kościele podziękować Panu Bogu za te wszystkie dary, które daje nam przez cały rok. Właśnie dlatego, idąc dzisiaj do kościoła, przed ołtarzem zobaczycie owoce, warzywa, w wazonach piękne bukiety kwiatów albo kłosy zboża. Dlatego, że dziś za to wszystko chcemy okazać Panu Bogu wdzięczność. Ale nie tylko za jedzenie chcemy dziś dziękować, ale za wszystkie te rzeczy, które wypisaliśmy przed chwilą na naszej kartce. Kochani, ale być może zauważyliście, że dziś na ołtarzu znajdziemy jeszcze jeden bardzo ważny element. To jest chleb. Chleb, który jest bardzo ważnym symbolem. Dlatego dziś chciałabym Was zaprosić do wspólnego upieczenia chleba. Do przygotowania naszego chleba będziemy potrzebowali garnek, mikser, jedną szklankę ciepłej wody. Możecie przygotować jeszcze pół szklanki dodatkowo, ponieważ w czasie mieszania ciasta czasem okazuje się, że trzeba tej wody troszkę dolać. Trzy szklanki mąki. Ja użyłam jedną szklankę mąki kukurydzianej, jedną szklankę mąki razowej żytniej, jedną szklankę mąki pszennej, ale nie przejmujcie się niczym. Jeśli nie macie w domu różnych rodzajów mąki, możecie spokojnie użyć trzech szklanek mąki białej. Przygotowałam też jedną szklankę mieszanki ziaren. Ja mam w swojej mieszance dynię i słonecznik. Potrzebujemy też czubatą łyżeczkę soli i paczkę suchych drożdży. Ja preferuję drożdże właśnie suche, dlatego że nie wymagają one wykonania zaczynu. Możemy je wsypać razem ze wszystkimi innymi składnikami do garnka i porządnie je wymieszać. Kiedy ciasto jest już wymieszane, musimy odstawić je na pół godziny w ciepłe miejsce. Przykryjcie więc garnek czystą ściereczką i odstawcie, aby ciasto mogło wyrosnąć i zrobić się pulchne. Jeśli nie macie w domu ciepłego miejsca, możecie poprosić rodziców, żeby ustawili piekarnik na 50 stopni i włóżcie tam przykryty garnek na pół godzinki. Kiedy nasze ciasto jest już wyrośnięte, możemy nasmarować blaszkę albo foremkę olejem lub oliwą i włożyć do niego nasze ciasto. W tym czasie piekarnik nagrzewa się już do 200 stopni. Kiedy ciasto ułożyliście już w foremce, pędzelkiem przetrzyjcie je zimną wodą. Poproście rodziców, żeby foremki włożyli do piekarnika. Pieczemy chleb około 40 minut. Tak długo, aż skórka zrobi się piękna, złocista. Aby nie była zbyt twarda, zlećcie rodzicom,
aby kilkakrotnie skropili jeszcze chleb wodą w czasie pieczenia. Powodzenia! Moi drodzy, nasz chleb jest już zupełnie gotowy. Pachnie naprawdę wspaniale. Mam nadzieję, że wasz wyjdzie równie pięknie jak mój i będzie wam bardzo smakował. Ale kochani, zanim będziemy mogli ten chleb skosztować, nasze babcie, nasze mamy miały piękny zwyczaj. Ciekawa jestem, w ilu domach dzisiaj jeszcze ten zwyczaj jest pamiętany i w ilu domach jeszcze się go stosuje? Moja mama nauczyła mnie, że chleb, zanim odkroimy z niego pierwszą kromkę, należy pobłogosławić trzema krzyżami w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Takie błogosławieństwo chleba jest dziękczynieniem Panu Bogu za to, że dał nam ten bochenek, ale jest też prośbą o to, abyśmy mogli zjeść go do końca, aby nic złego nam się nie stało, aby Pan Bóg pozwolił nam zjeść ten chleb od pierwszej do ostatniej kromki. Kiedy chleb jest pobłogosławiony, możemy go już ukroić. Skórka jest bardzo chrupiąca, bo chleb jest jeszcze zupełnie ciepły. Ale zobaczcie, w środku wygląda bardzo ładnie. Kiedy posmarujecie go masłem, możecie na niego położyć jeszcze jakąś wędlinę albo żółty ser. Na pewno będzie wspaniałym śniadaniem do szkoły na poniedziałkowy poranek. Wy modlicie się przed jedzeniem? Warto to robić, nawet jeśli nie robiliście tego do tej pory. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, jeśli nie znacie żadnej modlitwy stołowej, polecam wam taką małą książeczkę Modlitwy przy stole. Znajdziecie ją w księgarni Augustana. Poproście rodziców, może zgodzą się zamówić ją specjalnie dla was. Znajdziecie tam kilka propozycji modlitw, którymi będziecie mogli podziękować Panu Bogu za wszystkie dary, którymi każdego dnia was obdarza. A nawet jeśli nie będziecie mogli skorzystać z tej książki, możecie zawsze modlić się własnymi słowami. Możecie po prostu powiedzieć Panu Bogu to, co w danym momencie leży wam na sercu. I to, za co w danej chwili chcielibyście mu podziękować. Nie tylko za jedzenie, które stoi na stole, ale także za siły, które daje waszym rodzicom do pracy, za pieniądze, które pozwala im zarabiać, aby w waszych domach nigdy nie brakowało jedzenia. A teraz mamy dla was troszkę inną piosenkę niż zwykle śpiewamy na szkółkach. Sięgnijcie po śpiewniki kościelne i razem z rodzicami zaśpiewajcie pieśń numer 247 w takiej nowej, ożywionej wersji. Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola. Wszystko Cię, mój Boże, chwali, aleśmy i to poznali, że najmilszą Ci się zdała pracującej ręki chwała. Ty, co rządzisz ziemią, niebem, opatrujesz dzieci chlebem. Tyś nam dał urodzaj złoty, myśmy dali trud i poty. Na Cię każde ludzkie oko spogląda w niebo wysoko. Twa łaskawa ręka daje ludziom hojne urodzaje. Nie dlatego owoc mamy,
iż swą rolę uprawiamy. Ty, co dajesz pomnożenie, wyżywiasz wszelkie stworzenie, cośmy rękami wysiali i na wozach sprowadzali. Za to ci dziś dziękujemy, cześć i chwałę oddajemy. Jest to twoja święta wola, byśmy tego, cośmy z pola, lato szczęśliwie zebrali, na twą chwałę używali. O, aleluja! O, aleluja! O, aleluja! O, aleluja! Pewien rolnik udał się do miasta na targowisko. Kiedy załatwił wszystkie swoje sprawy, postanowił pójść do karczmy na obiad. Zamówił zupę, a kiedy przyniesiono mu talerz, zanim sięgnął po łyżkę, złożył ręce i cicho się modlił. Przy stoliku obok siedział człowiek, który bardzo bacznie mu się przyglądał. A kiedy rolnik skończył się modlić, zaciekawiony podszedł do jego stolika i zapytał: rolniku, czy w twoim gospodarstwie wszyscy tak się modlą? Na co rolnik odpowiedział mu: nie, nie wszyscy. Nie modlą się moje kury, moje krowy i moje świnie. Kochani, chrześcijanin wie, że wszystko, co ma w życiu, wszystko, co każdego dnia jest mu dane, wszystko otrzymał od Pana Boga i chce Bogu za to dziękować. I my też chcemy teraz złożyć swoje ręce, zamknąć swoje oczy i dziękować Panu Bogu za wszystkie dary, którymi każdego dnia nas obdarowuje. Niech ci, Boże, będą dzięki za te dary z twojej ręki, za posiłek i okrycie, za pokój, zdrowie i życie. Amen. Moi drodzy, i na koniec dzisiejszej szkółki jeszcze jedna rzecz. Chciałam wam pokazać piękny ogród w Edenie, wykonany przez Alę z Olsztyna. Ala, bardzo ci dziękuję za przysłanie pracy i gratuluję ci bardzo serdecznie. Wyczekuj listonosza, niespodzianka już do ciebie leci. A wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejszą szkółkę. Zachęcam was do upieczenia swojego pysznego chleba. Na pewno będziecie dumni, kiedy w poniedziałek będziecie mogli powiedzieć swoim kolegom i swojej wychowawczyni, że dziś na śniadanie macie chleb, który własnoręcznie upiekliście. Pamiętajcie tylko, aby poprosić o pomoc rodziców. Piekarnik jest gorący i używanie go samodzielnie na pewno nie jest bezpieczne. Dlatego życzę wam owocnej pracy razem z rodzicami i życzę wam dobrej niedzieli. Zostańcie z Panem Bogiem. Cześć!